Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Właśnie wróciłam z kościółka, z rodzinką i przypomniałam sobie, że hello, ja jeszcze się z wami tutaj w tym vlogmasie nie przywitałam. Więc witajcie moje czekoladki w pierwszym i ostatnim vlogmasie na moim kanale roku 2017. A więc specjalnie teraz ubrałam tą czapkę, ponieważ nie chcę się chwalić, jak moje włosy teraz wyglądają, są w kiepskim stanie, więc teraz pójdę je umyć, żeby były świeże na Wigilię i żeby ładnie po prostu wyglądały. Więc ja się troszeczkę ogarnę i pewnie siądę do laptopa, pewne rzeczy załatwić. Jak możecie teraz zauważyć, mam na głowie nałożoną maskę i często na Snapie mam właśnie jakieś tam zdjęcia robię z tą maską, którą po prostu och, uwielbiam, kocham. I pewnie z nią posiedzę około, nie wiem, 10-15 minut. Chciałam się was zapytać, czy chcielibyście filmik na przykład o mojej pielęgnacji włosów, ponieważ to się zmieniło od chyba roku. Tak, więc piszcie na dole, czy chcecie. I wtedy wam nagram taki filmik po nowym roku. Do tego jeszcze zrobiona owsianeczka jest, gęstnieje już powoli. Zapaliłam sobie jeszcze świeczuszkę, taką fajną, cytrynową i oczywiście muszę nadrobić kilka vlogmasów, powiedzmy kilka. W tym roku chyba prawie, że wszyscy youtuberzy nagrywają vlogmasy, co jest moim zdaniem okropne, bo u wszystkich muszę oglądać. Oczywiście Łobuzy, tutaj mamy O Matko i Córko, Nicoletta P, Andziax, co tu jeszcze mamy, Alexis Ole i oczywiście jeszcze świąteczna edycja Zapytaj Paczkę, a jakże inaczej. Ach, masakra, masakra, to wszystko nadrobić muszę teraz. Taki mały chillaucik, przy oglądaniu. Super! Teraz, moi drodzy, zobaczycie, jak pakuję prezenty dla moich bliskich, ponieważ przydałoby się już to teraz zrobić, bo jeszcze później nie zdążę tego zrobić, a to jest priorytet, więc let's go! I'm avoiding every mistletoe until I know it's true.
poczytałam i w ogóle cały papier świąteczny zużyłam. Teraz czas na coś przyjemniejszego, czyli kalendarze adwentowe. Tak, miałam tutaj taki, jak wytresować smoka. No i moi drodzy, czekoladka 24 to jest właśnie taka. Z jeszcze innego, takiego z Biedronki, bo miałam jeszcze trzeci kalendarz z Biedronki, który już zjadłam cały z pewną osobą. I właśnie ta pewna osoba również mi zjadła czekoladkę numer 24 i przełożyła taką, więc fajnie. No, tak to się prezentuje. I jeszcze mam taki kalendarz z Kindera, taki mini, fajny, rozkładany. Bardziej mi się podoba, gdzie jest 24, tu. Jest to duże, czyli tak jak w szóstce. Czyli pewnie będzie to, powiedzmy, Kinder jajko. Tak, zobaczymy. Ta-da! Tak jak sądziłam, Kinder jajko. No, tutaj mam na drucie napisane, jakie się znajdują czekoladki. I właśnie będzie to taka. No, tak sądziłam, tak się prezentuje, fajnie. Gdyby były jakieś pytania odnośnie moich paznokci, ponieważ och, są prześliczne. Dużo dostałam komplementów na ich temat, skromnie mówiąc, to powiem wam, czego użyłam. Najpierw taką odżywkę z Miss Sporty, później nałożyłam taki lakier z Avonu, przepiękny. Och, naprawdę taki fiolet, trudno powiedzieć. Na to jeszcze nałożyłam dwa brokaty. O takie, ja po prostu je uwielbiam. Jeszcze mam w innych kolorach, z takiej firmy Technik, chyba tak. Taki niebieski, zielono-niebieski i różowy. Naprawdę ślicznie to się prezentuje, ślicznie, ślicznie. I jeszcze na to wszystko, żeby utrwalić, to taki top coat z Maybelline, który naprawdę jest genialny i sprawia, że te paznokcie mogą się trzymać nawet i tydzień, więc wow, super. Kocham, kocham, kocham całym życiem. Właśnie przed chwilą postanowiłam, że teraz się zajmę moją malutką choineczką i postawię ją w końcu na mojej komodzie. I patrzcie, co zobaczyłam. Chyba naprawdę musiałam być rok temu naprawdę dużym leniem, że zostawiłam ją taką, jaka była, czyli taka ubrana. Typowa Louis. Tylko lampeczki dam i ją też jakoś tam ogarnę. Teraz, moi drodzy, się pomaluję. Teraz
teraz, kto to posprząta? Na pewno nie ja. Na pewno. Teraz, moi kochani, jak już zrobiłam ten makijaż, to postanowiłam, że też zrobię coś z moimi włosami. Póki mam jakiś tam czas, to czemu by nie? Bo nie chcę, żeby były tak po prostu rozpuszczone. Nie chcę, żeby mi po prostu latały też do talerza, do jedzenia. Więc też coś z nimi zrobię. Pewnie jakiś taki prostą fryzurę i na pewno jeszcze pokręcę te włosy moją ukochaną lokówką z Philips. Tada! Moi drodzy, tak właśnie wyglądam. Bardzo mi się podoba. Zrobiłam sobie takie warkoczyki i właśnie tutaj polokowałam włoski. Po prostu uroczo. Niestety, no popatrzcie, normalnie włosy mam dotąd. Gdzieś tak, do bioder, a tutaj mam po prostu za cycki. Więc słabo, niestety, tak mi loki skróciły włosy, ale i tak mi się mega podobają. Takie loczki, piękne, piękne. Wraz z moim makijażem po prostu przeuroczo wygląda, mi się tak wydaje. Jeszcze tylko by zmienić ubranie. Właśnie przed chwilą na naszej grupie na Facebooku, do której link znajdziecie w opisie i każdemu naprawdę polecam się dołączyć, ponieważ tutaj macie wszelkie informacje o nowych filmikach, które właśnie wskoczyły na kanał. I wam napisałam tutaj życzonka, takie krótko i na temat. Taka prawda, że jedyną strefą w moim pokoju, która nie została posprzątana, jest oto ta szuflada, moi drodzy. No ciekawe, co tam jest. Kosmetyki. Właśnie przed chwilą mi się przypomniało, że miałam dodać na grupę klasową moją zdjęcie z wigilii klasowej, która odbyła się tam w piątek. I naprawdę była świetna. To była moja najlepsza dotychczas wigilia klasowa, ponieważ jedzenie było cudowne, moi drodzy, cudowne. Był normalnie barszcz, pierogi, ryba, naprawdę miam, super. Jedzenia było mnóstwo, dodatkowo ja upiekłam choinki. Jeszcze taka jedna dziewczyna zrobiła babeczki. Jeszcze jedna ciastka, pierniczki. A ogólnie cała atmosfera była bardzo fajna, bardzo mi się podobała ta wigilia i mam nadzieję, że w następnym roku również taka się odbędzie, jak i lepsza. I w następnych latach, więc no, jestem bardzo zadowolona z tej klasy. Super. Moi kochani, się przebrałam, tak właśnie wyglądam, śmieję się z tych loków. Rodzice powiedzieli, że wyglądam jak pudelek. Takie kręciołki. I się właśnie przebrałam w taki przepiękny sweterek. Czemu ja w nim nie chodzę? Nie wiem sama. Gdzieś leżał na dole szafy. Strasznie mi się podoba w takie wzory. I zwyczajną czarną spódniczkę. I jeszcze kapcie. No, u nas to tam, wiecie, żadnych szpilek nie ubieramy, tylko po prostu kapcie. Po co? Po co po domu w szpilkach, czy nie wiem, w jakichś innych butach? No, w kapciach, po prostu w kapciach. No i tak właśnie wyglądam. Mi się bardzo podoba. No. Wszystko pasuje do siebie, paznokcie, makijaż, no i super. I lecę na Wigilię, życzę wam też wesołych świąt po raz kolejny. A wy co, też byście chcieli żarełko, co nie? Muszę was tutaj zostawić, pa pa. Tylko nie rozrabiajcie mi tu. Moi kochani, ja już właśnie wróciłam z Wigilii i naprawdę jedzonko przepyszne, atmosfera świetna i
prezenty również bardzo fajne, jest tego jak zwykle mnóstwo i muszę z samego rana wstać jutro, żeby było w miarę dobre oświetlenie i żebym zdążyła to nagrać. Mogę wam dać taki mały spoiler, co dostałam. O tu. Taki spoilerek od pewnej osoby, ciekawe od kogo. No i ogólnie teraz jestem mega zmęczona, pewnie się pójdę umyć, zmyć makijaż i pójdę iść spać albo pograć w Sims. Kolejny spoiler. Tak, moi drodzy. Dobra, to tyle w tym filmiku. Wszelkie komentarze, łapki w górę, ogólnie ocenka, bo łapki w dół też lubię. Hello. Mile widziane. Jeśli jesteś nowy na tym kanale i ci się spodobałam, to tam na dole masz taki czerwony guziczek z napisem subskrybuj. Będzie mi bardzo miło, kiedy go klikniesz. Dobra, ja już więcej nie przedłużam. I widzimy się w kolejnym filmiku świątecznym z prezentami najprawdopodobniej. Więc pa, pa!